Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Taste Express. Dziś Carly Salted Caramel. Pojawił się nowy smak próbek Carly Salted Caramel. To już jest jakaś taka moda, że wszystko pojawia się o smaku słonego karmelu, więc chrupki też nie powinny dziwić. Okaże się, jak to w ogóle będzie smakowało, bo z zasady te chrupki są o smaku orzechowym, więc orzechy plus słony karmel może dość dziwnie smakować. Jak będzie, zaraz się okaże i czy w ogóle ten karmel w tych chrupkach będzie wyczuwalny. Na pierwszy rzut to pachną orzechami. Jeśli chodzi o wygląd, chyba niczym się nie różnią wiele od tych klasycznych. No a smak? Smakują orzeszkami. Są lekka słone. No i też słodkie. Ale tak ewidentnie smaku karmelowego to raczej nie ma. One są tak orzechowo-słono-słodkie, może tak? Może w minimalnym stopniu czymś się różnią od tych klasycznych, że są bardziej słone, tak mi się wydaje. Ale to tylko to. Bo tamte też są z lekka słodkie, bo ogólnie rzecz biorąc, orzeszki ziemne, gdy są dodane do czegoś, one też trochę dosładzają produkt. Właściwie to taka nie do końca nowość. Właściwie gdybym zamkniętymi oczami miał powiedzieć, co to jest, to na pewno bym nie strzelał, że to jest słony karmel, że to są po prostu chrupki orzechowe i tak by to trzeba było po prostu nazwać. To po prostu wystarczyłoby napisać, że są to chrupki o smaku orzechowym. Jak wygląda skład tego produktu? Dodano orzeszki ziemne 24%. Do tego jest cukier, jest sól, czyli właściwie wszystko to, co wyczułem na pierwszy smak. No i oczywiście te chrupki zrobione są z kaszki kukurydzianej, która też jest słodkawa. Teraz wartość odżywcza w 100 gramach, czyli jest to całe to opakowanie. Teraz czas na cenę tego produktu. Te chrupki dostępne były w sieci Żabka za cenę 6,20, gdy kupiło się dwa opakowania, to wtedy cena spadała do 4,90. No i ta cena podstawowa to na pewno stanowczo zawyżona cena, a 4,90 nie wiem właściwie ile te klasyczne Carly w innych sieciach handlowych kosztują. Wydaje mi się, że ta cena z lekka, nawet po obniżce, została zawyżona. Jak podsumować ten produkt? To są właściwie chrupki orzechowe, lekko słone, lekko słodkie. One w ogóle nie smakują słonym karmelem, ale nie oczekiwałem tego, bo słony karmel jest wyczuwalny w jakichś lodach, czy w jakichś ciasteczkach, czy w batonikach, a w chrupkach to jest praktycznie niemożliwe. Te chrupki musiały być oblane karmelem z wierzchu, może wtedy byłby on wyczuwalny, że to ewidentnie karmel. Są to chrupki o smaku orzeszków ziemnych, lekko słodkie, lekko słone, ale na pewno nie o smaku słonego karmelu. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.